Witam Państwa, Kamil Klimczak, kolejny komentarz narodowy. Mówiłem w poprzednim komentarzu o, czy w jednym z poprzednich, bo nie wiem, jakiej to kolejności ostatecznie będzie emitowane, o Konfederacji, jej problemach. Mówiłem też o tym w rozmowie z Rafałem Mosakowskim, o problemach z samookreśleniem się, o takiej niewyraźności poglądów. Ja powiem tak, muszę się zgodzić z tymi słowami, które napisał Ronald Lasecki w ostatnim Chrobrym Szlaku, że niestety niektóre decyzje, niektórzy decydenci Konfederacji, zwłaszcza z tej narodowej strony, podejmują w oparciu o badania słupków sondażowych. No bo, proszę Państwa, jak inaczej wytłumaczyć fakt, że w głosowaniu nad rządową uchwałą w sprawie, no pisowską, ale wspierającą rząd w sprawie negocjacji nad budżetem unijnych przeciwko mechanizmowi pieniądze za praworządność, co było oczywiście kilka miesięcy temu wstępnie przyklepane i teraz jakby reakcja jest spóźniona, ale no, głosowanie przeciw takiej uchwale przez partię eurosceptyczną jest zaprzeczeniem swojej tożsamości. W takiej sytuacji wstrzymujemy się od głosu. Bo taką posłowie Konfederacji przedstawiali argumentację, że są przeciwko Unii, ale rząd i tak już sprawę skopał, więc nie będziemy go żyrować. Okej, ale głosowanie razem z Lewicą, Platformą, którzy wychodzą, że tu Unia super, a tu wstrętny faszystowski rząd nie chce przyjąć tej klauzuli, bo godziłaby w jego reformy, czy tak zwane reformy, no to niestety jest to politycznie bardzo niewygodne. Jest to oczywiście bardzo trudne w tak spolaryzowanej scenie politycznej jakoś tak meandrować, żeby powiedzmy nie dać się wprasować w jeden albo w drugi obóz. No ale tak trzeba. Proszę Państwa, mówiłem, że ruch Kukiz 15 takiej umiejętności nie miał. Raz się zbliżał do PiSu i dzięki temu poseł Andruszkiewicz mógł tyrady swoje w telewizji publicznej wygłaszać, a potem nagle do ucha Pawła Kukiza miał przystęp Stanisław Tyszka i optował za zbliżeniem z pójściem do centrum i zbliżeniem z tą tak zwaną totalną opozycją. No, proszę Państwa, no, tak się nie robi. To jest subtelność słonia w składzie porcelany, natomiast to, że niektórzy posłowie Konfederacji są jak chągiewka na wietrze, świadczy o tym, że po przyjęciu przez Parlament Europejski w zasadzie nic nieznaczącej rezolucji w sprawie aborcji, która jest takim kolejnym świskiem bez znaczenia, tak jak i ta uchwała. Nagle Robert Winnicki składa, posłowie Konfederacji razem z posłami Solidarnej Polski składają projekt uchwały przeciwko właśnie tej rezolucji. No i ta uchwała w zasadzie też wspiera rząd, bo proszę Państwa, szarzy ludzie nie będą się zastanawiali w niuansach wielkiej polityki, ale pójdzie komunikat. Konfederacja wspiera rząd i naszego wspaniałego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który wzywał do obrony kościołów i który kazał Trybunałowi Konstytucyjnemu wydać wyrok przeciwko aborcji. Czyż nie? No proszę Państwa, no niestety ludzie trawią proste komunikaty. Ludzie trawią proste komunikaty i tu mamy nagle zwrot o 180 stopni, taki wizerunkowy. Oczywiście mogą zaraz tu mi fani Konfederacji w komentarzach mówić, no ale bo zrobili tego, bo to specjalnie, ale wie pan, Winnicki tłumaczył i tak nie można, bo mówili, no proszę Państwa, to, że popieramy Konfederację, nie zwalnia nas z realistycznego myślenia.
i z oglądu na sytuację polityczną tu w Polsce, na to, jak odbierają w kraju dyzmokratycznym pewne rzeczy, odbiera elektorat. Największą, proszę Państwa, moim zdaniem, największą wartością, jaką może nowa formacja zaoferować swoim wyborcom, jest stabilność. Jest pewna stabilność poglądów. I to był też problem ruchu Pawła Kukiza, o czym może nie powiedziałem w tym poprzednim materiale, więc teraz jakby uzupełnię. Bo to było tak nagle, tak właściwie, no, PiS jest za, nawet przeciw. Z PiS-em to tak, wiecie, może coś się uda wytargować, oni tam mają niewielką większość. Nagle odbicie, PiS zły, hurdur, Platforma zakłóca, straszne rzeczy robi, pokrzykuje, konstytucja, a my tu bronimy konstytucji razem z PiS-em i nagle znowu odbicie, hurdur, polskojęzyczni debutowani w Parlamencie Europejskim. No ja to pamiętam. Ja tłumaczyłem nawet, nie pamiętam, czy użyłem dokładnie takich słów, ale kiedyś powiedziałem chyba w rozmowie z posłem Rzymkowskim, ale prywatnej, mówię, słuchaj, w polityce nie można manewrować tak jak plutonem wojska, na zasadzie w lewo zwrot i w prawo zwrot. Tu trzeba te zwroty, jeśli one są konieczne, wykonywać jakoś subtelnie, delikatnie, tak żeby one nie były tak ordynarne i zauważalne. A tu nagle takie zwroty o 180 stopni. Najpierw głosujemy przeciwko w zasadzie antyunijnej uchwale, wiadomo po co danej, a teraz składamy antyunijną uchwałę i też w zasadzie prorządową, no bo wiadomo, to rząd jest obiektem ataku, nie Trybunał Konstytucyjny, nie Kościół. Jest obiektem ataku ze strony Parlamentu Europejskiego, jest w zasadzie rząd PiSu. No to panowie, jesteście za rządem czy przeciwko rządowi? Zapyta się taki przeciętny wyborca. No niestety, proszę Państwa, takie są fakty. Tak wygląda prowadzenie polityki w Polsce i nie wiadomo właściwie, nie wiadomo było, z czym się je ruch Pawła Kukiza i za chwilę nie będzie wiadomo, z czym się je Konfederację, czy jest to partia narodowa, prawicowa, konserwatywna, libertariańska. Nie wiemy tego. Proszę Państwa, to jest niestety wielka pułapka. Ja czytając to doniesienie o tej uchwale, no to przecierałem oczy, przetykałem uszy ze zdumienia, nie pamiętam, czy to słuchałem, czy czytałem. No, tak w odstępie kilku dni, no i miałem jeszcze na świeżo przeczytany ten tekst Ronalda Laseckiego, bo go czytałem składając numer. No, nie wygląda to za dobrze. Nie wygląda to za dobrze. No, ktoś mi wytknął w komentarzach pod moim wywiadem, którego udzieliłem Rafałowi Mosakowskiemu, że no ja się dałem nabrać, bo w jednym sondażu Konfederacja ma 2, a teraz ma 9, wypuścili specjalnie, żeby się tłumaczyli. No teraz, proszę Państwa, w najnowszym sondażu, no to jest niestety tak zwany błąd statystyczny, w najnowszym sondażu Konfederacja jest tuż nad progiem. Jest tuż na granicy progu i ja uważam, ponieważ elektorat Konfederacji jest elektoratem niestabilnym, właśnie tym zmiennym, który może zmieniać co wybory decyzję, na kogo głosuje. Postawienie na taki elektorat to nie jest przypadek, to był świadomy wybór decydentów Konfederacji. W taki elektorat stargetowano kampanię w 2019 roku, w 2020 roku. Nie do wyborcy narodowego, konserwatywnego, katolickiego, tylko takiego niejednorodnego antysystemowca. Ten niejednorodny antysystemowiec uczestniczy również często obecnie w czarnych marszach. Takie są fakty. I po prostu, no, my możemy lubić Konfederację, ją popierać, okej, ale to nas nie zwalnia z po prostu przyjmowania faktów do wiadomości takimi, jakimi są i rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie tworzenia sobie jakichś wyobrażeń o otaczającym nas świecie. Bo my często żyjemy sobie w swoich bańkach i strefach komfortu internetowych. Jesteśmy otoczeni tylko, prawda, działaczami, sympatykami tego, no jakieś tam popłuczyny osób o innych poglądach.
I na przykład mamy takie przeświadczenie, że wszyscy wokół nas zagłosują na Konfederację. To zaraz Konfederacja będzie rządzić w Polsce. Przychodzą wybory, zderzenie z twardą rzeczywistością. Ja wiem, ja to też zaliczyłem kilka lat temu w stosunku do Ruchu Narodowego. Byłem przekonany, że 5% jest realne, było 1,5%, no i było takie zderzenie z twardą rzeczywistością. Szkoła twardej polityki, ona mi się bardzo przydała. Zacząłem podchodzić do pewnych rzeczy dużo bardziej krytycznie dzięki tym doświadczeniom. I Państwa też do tego zachęcam. Bo niestety, no teraz nagle politycy Konfederacji ukłon w stronę twardego elektoratu. A wcześniej politycy Korwina tą swoją propozycją aborcyjną na przykład najpierw podpisali wniosek do Trybunału, ukłon w stronę twardego elektoratu, wyrok, ukłon w stronę miękkiego elektoratu. Wiecie, my przywrócimy większość tych wyjątków w sprawie aborcji. No, tak się nie robi polityki, bo ten miękki elektorat, zresztą zmanipulowany przez media, które Konfederację przedstawiają jako zło wcielone, prędzej czy później odpłynie. A obrazi się też twardy elektorat. Konfederacja akurat ma twardy elektorat, w przeciwieństwie do Pawła Kukiza, który go prawie nie miał. Ma zawziętych narodowców, ma zawziętych korwinowców, zawziętych braunowców. No ale robi, w stosunku co do niektórych, robi wszystko, żeby ich zniechęcić. Zakończę słowami klasyka. Nie idźcie tą drogą.